Dzisiaj postępowanie świętego Pawła wobec niewolnika Onezyma mówi o tym, że warto sięgać do historii swojego własnego życia po to, żeby potem postępować godziwie, dobrze, sprawiedliwie, sensownie wobec drugiego człowieka. Święty Paweł prosi Filemona o to, żeby Filemon przyjął tego zbiegłego niewolnika, ponieważ ten niewolnik okazał się człowiekiem bardzo dobrym, bardzo wartościowym, bardzo pomocnym dla świętego Pawła. Święty Paweł pamiętał swoją historię życia, kiedy nawrócił się pod Damaszkiem, kiedy cała gmina chrześcijańska drżała przed nim, nikt nie chciał go przyjąć, to wtedy Józef Barnaba powiedział: dajmy mu szansę, pozwólmy, żeby zaczął działać. Jaki był efekt takiego wstawienia się za świętym Pawłem, wiemy. Potężna działalność misyjna świętego Pawła, która dzięki łasce Ducha Świętego oczywiście spowodowała rozwój chrześcijaństwa.